Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego ludzie źle nas traktują. Zastanowimy się również, dlaczego my akceptujemy takie złe traktowanie i jak takie złe traktowanie i powtarzające się sytuacje, w których ludzie nas źle traktują, może wpłynąć na naszą psychikę. I tu chciałbym zachęcić Was do komentowania, szczególnego komentowania tego dzisiejszego odcinka, ponieważ no, potrzebujemy różnych informacji na temat tego, jak. Ludzie nas traktują, w jakich sytuacjach nas źle traktują i jak to na nas wpływa ponieważ tylko wtedy będziemy mogli się nauczyć w końcu powiedzieć nie. I dlatego potrzebuję nie tylko tych przykładów, które tutaj Wam omówię, ale też przykładów z Waszego życia. Jak Wy się czujecie w sytuacjach, kiedy to bliskie osoby często źle Was traktują i jak sobie radzicie w takich sytuacjach? Czy skorzystacie z jednej z tych dwóch technik, o której będę Wam mówił? Bo są takie dwie drogi, które możemy wybrać właśnie w sytuacji, kiedy ludzie nas źle traktują. I od razu powiem szczerze, że każda z tych dróg jest trudna. Nie ma tutaj łatwej drogi w momencie kiedy zdajemy sobie sprawę, że ludzie nam bliscy źle nas traktują i że to bardzo mocno na nas wpływa. Bo często właśnie to jest też problem. Że to osoby nam najbliższe źle nas traktują. Może traktować nas źle nasz partner, może podcinać nam skrzydła, może nas poniżać, może nie dostrzegać tego, co dla niego robimy. Bardzo często też to nasze dzieci mogą nas źle traktować. My zdajemy sobie z tego sprawę, ale zupełnie nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, jak na to zareagować. Możemy też sobie zdawać sprawę, że źle traktują nas nasi rodzice, źle traktuje nas nasze rodzeństwo, czujemy się. Przez nich w jakiś sposób wykorzystywani, ale też niewiele z tym robimy. I ostatecznie możemy też czuć się wykorzystywani i źle traktowani przez osoby, których nazywamy swoimi przyjaciółmi, swoimi znajomymi. Ale czy rzeczywiście w taki sposób podchodzą i podchodziliby do nas prawdziwi przyjaciele? Nad tym będziemy się również zastanawiać podczas całego tego dzisiejszego materiału. W wielu sytuacjach też bywa tak, że mamy problem, że to obce osoby, Albo praktycznie nam obce osoby, czyli trochę już znamy te osoby przelotnie gdzieś, coś tam o nich wiemy, że takie osoby też nas źle traktują i to też na nas negatywnie wpływa. Więc z jednej strony mamy całą grupę osób właśnie nam najbliższych, i te osoby zazwyczaj jest tak, że w takich różnych powtarzalnych momentach i sytuacjach źle nas traktują. Natomiast w tych innych sytuacjach, te osoby obce też mogą nas źle traktować i te sytuacje też bywają powtarzalne, bo to, że dajemy sobie wejść na głowę, bardzo często zależy od różnych właściwości naszej psychiki, od naszego wychowania, od tego jak podchodzimy do ludzi, od tego jak boimy się na przykład oceny innych osób, oceny otoczenia i zmierzymy się z tym tematem, właśnie tematem złego traktowania. I przez osoby bliskie, i przez osoby, które są nam obce, i zastanowimy się, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze w Twojej sytuacji, ponieważ to do siebie trzeba wybrać to rozwiązanie, żeby coś z tym zrobić. No bo jeżeli zdajesz sobie sprawę, że te osoby, które są Ci bliskie albo obce, ale traktują Cię w taki negatywny, zły sposób i że czujesz, że to na Ciebie negatywnie wpływa, no to może właśnie jest ten moment, żeby coś z tym zrobić. Zastanowimy się więc, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś źle Cię traktuje. A także powiem Wam o takich negatywnych skutkach tego, że pozwalacie sobie na to, żeby coraz częściej ludzie Was traktowali właśnie w taki negatywny, zły sposób. Zacznijmy od tego, żeby się zastanowić, co zrobić, kiedy czujesz, że jakaś osoba źle cię traktuje. I tu masz takie dwa rozwiązania. Możesz zrobić jakąś taką stanowczą reakcję, możesz asertywnie się zachować, możesz po prostu pójść w konfrontację i powiedzieć takiej osobie, że czujesz, że ona cię źle traktuje i nie zgadzasz się na to, albo możesz wybrać inną strategię i możesz po prostu udawać, że nic się nie stało. I niestety wielu z nas ma ogromne skłonności do tego, żeby no, tłumić takie negatywne emocje, które pojawiają się w takich sytuacjach, kiedy ktoś nas źle potraktuje, i wybieramy tą drugą opcję. Wybieramy opcję, w której udajemy, że nic się nie stało, że to nas tak naprawdę nie zabolało, że to jest coś normalnego, taka normalna relacja, że to na nas nie wpływa. A gdzieś tam w głębi, w głębi naszego ciała, w głębi tej psychiki, gdzieś te emocje się pojawiają i one się kumulują. Czyli z jednej strony my nie idziemy w konfrontację, ponieważ wolimy udawać, że nic się nie dzieje, natomiast to i tak na nas wpływa. I takie negatywne emocje mogą pojawić się w sytuacji, kiedy, kiedy na przykład czujesz, że ktoś niesprawiedliwie Cię ocenia. I w takiej sytuacji, kiedy czujesz, że ta ocena jest niesprawiedliwa, zupełnie niezwiązana z tym, co zrobiłaś, jakie decyzje podjęłaś czy co powiedziałaś, ale ta osoba Cię ocenia i ocenia Cię źle, to jednak Ty próbujesz udawać, że nic się nie dzieje, ale zobacz, jakie emocje w Tobie to wywołuje, no bo czujesz, że ta ocena była niesprawiedliwa. Inna sytuacja, w której możesz czuć się właśnie źle potraktowana, to jest ten moment, w którym ktoś podcina Ci skrzydła, ktoś cię krytykuje, ktoś krytykuje Twój pomysł, Twoje życiowe wybory, ale ty też nic z tym nie robisz. Ty po prostu tego słuchasz i gdzieś te emocje znowu w tobie zalegają. Inna sytuacja, w której możesz czuć się źle potraktowana, to jest ten, ta sytuacja, ten moment, w której ktoś obwinia Cię za coś czego nie zrobiłaś, albo obwiniać cię za coś, co zupełnie nie jest twoją winą, tylko było jakimś zdarzeniem losowym. Natomiast ty też tego słuchasz, czasami kiwasz głową, akceptujesz to wszystko. Ale gdzieś w głębi siebie po prostu się z tym nie zgadzasz, bo czujesz, że to nie była twoja wina, że to był przypadek, albo że ta osoba wręcz sobie coś tutaj dopowiada, wymyśla, natomiast nic z tym nie robisz, nie reagujesz w żaden sposób na taką ocenę, na takie złe traktowanie, na tą niesprawiedliwość, która jest, natomiast to wszystko w tobie zostaje. Te emocje, które się pojawiają, jednak są emocjami negatywnymi, które gdzieś w tobie zalegają i gdzieś one się później ujawnią. Bo tak to już niestety jest, że w naszej kulturze i w naszym wychowaniu nie ma miejsca na taką stanowczą reakcję. I szczególnie tutaj chodzi o stanowczą reakcję, jeżeli miałaby ona dotyczyć osób, które są dla Ciebie bliskie. Bo jeżeli krzywdzi Cię osoba bliska, to dużo trudniej Ci tutaj taką stanowczą reakcję podjąć. I właśnie dlatego na tyle rzeczy się godzimy. W tylu sytuacjach udajemy, że nic się nie stało, że nic się nie dzieje, że żadnych złych emocji nie czujemy? Bo chodzi właśnie o te osoby bliskie, i dlatego sobie na to pozwalamy, bo w naszym wychowaniu, w naszej kulturze i w naszym myśleniu o tym, jak my powinniśmy z takimi osobami bliskimi utrzymywać te relacje, nie ma przestrzeni na to i nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, żebyśmy z taką osobą się skonfrontowali i żebyśmy jej powiedzieli, co naprawdę myślimy, co naprawdę czujemy i jakie jej słowa, jej zachowanie na nas wpływa. I taka nasza naturalna, wyuczona reakcja w sytuacji, kiedy krzywdzi nas ktoś bliski, to jest taka, że my musimy zacisnąć zęby, musimy udawać, że nic się nie dzieje, i musimy to wszystko po prostu przeczekać, żeby to sobie minęło, żebyśmy wrócili tutaj do normalnych rozmów i żebyśmy zaakceptowali, że tej sytuacji przed chwilą w ogóle nie było, że nic tutaj się nie zdarzyło. Ale jednak trudno jest tak zacisnąć zęby, przeczekać. Kiedy w tobie kumulują się te wszystkie emocje, i później wrócić do jakiejś normalnej rozmowy, i ogólnie utrzymywać taką relację z bliską ci osobą, w której ty wiesz, że pojawiają się takie momenty i sytuacje, w której ta osoba naprawdę źle cię traktuje, a ty uważasz, że nie zasługujesz na tak złe traktowanie. I jeżeli zastanawiamy się nad tym, że ludzie nas po prostu źle traktują i że nie mamy w sobie siły, żeby powiedzieć nie, to musimy odpowiedzieć sobie na takie dwa kluczowe pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, kim jest ta osoba, która cię krzywdzi i która cię tak źle traktuje. I drugie pytanie: dlaczego ta osoba w taki sposób tak źle cię traktuje? I odpowiedź na to pierwsze pytanie jest dużo łatwiejsza. No bo kim jest ta osoba, która cię krzywdzi, który, która źle cię traktuje? No to jest to raczej oczywista dla ciebie. Ty doskonale wiesz, jakie osoby, ci bliskie, z twojego najbliższego otoczenia cię krzywdzą i źle cię traktują. Ty jesteś na pewno tego świadoma. I tutaj pojawia się dodatkowe pytanie, czy ty naprawdę chcesz spotykać się z tą osobą, czy naprawdę chcesz z tą osobą utrzymywać relację. Do tego jeszcze wrócimy. Zastanów się również, czy jeżeli już musisz spotykać się z taką osobą, z jakichś powodów wierzę, jesteś na tą osobę skazana, to czy możesz coś zrobić, aby nie dawać tej osobie takich sytuacji, w których ona będzie cię krzywdzić, czyli żeby nie wchodzić w ten powtarzalny wzorzec, bo to nie jest tak, że ta osoba krzywdzi cię na każdym polu. Ona cię krzywdzi w konkretnych jakichś momentach, sytuacjach, może ma ich kilka, ale na pewno nie we wszystkich. I chodzi tutaj o to, czy możesz coś zrobić, żeby ograniczyć tą ilość takich sytuacji, w których właśnie ta osoba cię w taki zły sposób traktuje. I odpowiedź na to pierwsze pytanie było dużo łatwiejsze, bo Ty na pewno wiesz, kim jest ta osoba. Wiesz, kim jest osoba, która Cię krzywdzi. Natomiast drugie pytanie jest dużo trudniejsze. Dlaczego ta osoba Cię krzywdzi? Dlaczego ta osoba Cię traktuje w tak zły sposób? Na to pytanie bardzo często trudno jest znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź, no bo Ty nie siedzisz w głowie tej osoby i Ty nie wiesz, dlaczego ona Cię tak traktuje. Bo zobacz, ta osoba może Cię źle traktować. Bo może jest po prostu egoistą. Jest osobą, która myśli tylko o sobie, o swoich celach, a ludzi traktuje przedmiotowo. I to właśnie dla cie, dlatego traktuje cię w taki sposób, źle cię traktuje, bo tutaj wykorzystuje to swoje zachowanie do tego, żeby tobą osiągnąć jakieś swoje cele. Z drugiej strony, ta osoba może cię źle traktować, na przykład w związku, jeżeli ta osoba ma cechy narcystyczne, bo tutaj pojawia się brak empatii. Pojawiają się częste manipulacje, osoby narcystyczne bardzo często ranią bliskie sobie osoby, no i po prostu traktują w taki zły sposób te osoby. No i trudno coś z tym zrobić, jeżeli ta osoba ma takie cechy narcystyczne. Kolejny powód, dlaczego ludzie mogą ci źle traktować, wynika z ich wychowania, ponieważ taki sposób traktowania innych osób wynieśli z domu i dla nich jest to całkowicie coś normalnego. Bardzo też trudno zmienić takie wzorce wychowania, bo jeżeli ta osoba nauczyła się tak y, żyć i później przez wiele lat powtarzała ten wzorzec, który zaobserwowała właśnie w domu rodzinnym, to trudno jej tak z dnia na dzień przewrócić świat do góry nogami i pokazać, że to, co robi, jest złe. Kolejna sytuacja, która może pokazać Ci powód, dlaczego ta osoba cię krzywdzi, źle Cię traktuje, to możliwe, że ta, ta osoba uważa, że jej coś się po prostu należy. Może ma jakieś ukryte żale do Ciebie i właśnie dlatego w taki sposób Cię traktuje, albo może jest to osoba, która ma za sobą jakieś trudne życiowe doświadczenia. I przykładowo, jeżeli Twój partner czy Twoja partnerka mają za sobą jakiś trudny związek, to może weszli właśnie w taki schemat, że to ty jesteś tą osobą, która te trudy z poprzedniego związku musi im wynagrodzić. I niestety taka osoba uważa, że jej się coś należy. Czyli jeżeli w tamtym związku była manipulowana i wykorzystywana, to teraz ty odpokutowujesz to wszystko za tamten związek i dlatego ta osoba cię traktuje właśnie w taki sposób. To, że ktoś ci źle traktuje, może wynikać również z tego, że nie ma po prostu do ciebie szacunku. Ten brak szacunku bardzo często wiąże się z takim zachowaniem, że ta osoba, co byś nie zrobiła, i tak będzie uważała, że jest lepsza od ciebie i zasługuje na więcej, dlatego cię nie szanuje i dlatego źle cię traktuje. Może być jeszcze inna sytuacja. Dlaczego ta osoba cię źle traktuje? Ponieważ ty do tej pory widziałaś tylko maskę tej osoby. Ta osoba przed tobą udawała, grała. W tym momencie jednak zaczynasz widzieć prawdziwe oblicze tej osoby i dostrzegasz, że właśnie ona taka jest, że ta osoba cię wykorzystuje, źle traktuje, bo po prostu taka jest. Do tej pory wydawało ci się, że to jest zupełnie inny człowiek, natomiast kiedy ta maska spada i kiedy ty już jesteś tak dłużej w tej relacji z tą osobą, to zauważasz, że ta osoba po prostu wykorzystuje ciebie, źle ciebie traktuje, źle traktuje inne osoby, bo taka jest. Natomiast tobie się wydawało, że ta osoba jest dużo lepsza, zupełnie inna, bo ta osoba oszukiwała, grała przed tobą, natomiast dopiero w momencie, kiedy ta maska spadła, dostrzegłaś, że. Tak ta osoba po prostu traktuje innych ludzi. I jeszcze jedna sytuacja, w której ktoś może Cię źle traktować, związana jest z manipulacjami. A więc chodzi o to, że robisz coś, co nie jest po myśli tej osoby, i właśnie dlatego ona Cię źle traktuje. Bo w momencie, kiedy Ty jesteś uległa, to wszystko jest dobrze, wszystko tej osobie pasuje. Natomiast w momencie, kiedy masz swoje zdanie, no to niestety ta osoba czuje, że tutaj musi tobą manipulować, źle cię traktuje, i właśnie tym złym zachowaniem, złym traktowaniem, próbuje cię zmusić do tego, żebyś ty zmieniła swoje zdanie, swoje zachowanie, żebyś kolejny raz uległa. I zobacz, jak wiele może być przyczyn tego, dlaczego ta osoba źle cię traktuje. I naprawdę często te przyczyny mogą być ze sobą powiązane: ten ukryty żal, ten narcyzm, te wychowanie, wzorce zachowania, które wyniesione były z domu to wszystko może się łączyć. Dlatego to drugie pytanie jest dużo, dużo trudniejsze, ponieważ to, kto cię krzywdzi, ty bardzo szybko będziesz mogła zobaczyć, będziesz mogła odkryć te osoby, ty pewnie już wiesz. Kto jest taką osobą, która źle cię traktuje. Natomiast przyczyny tego, dlaczego ta osoba tak robi, mogą być dużo głębiej ukryte i często bardzo trudno ci będzie do tego w ogóle dojść, dlaczego ta osoba traktuje Cię w taki sposób, dlaczego Cię tak źle traktuje, mimo tego, że uważasz, że na takie złe traktowanie nie zasługujesz. Tu jednak zastanówmy się nad czymś innym. Zastanów się, dlaczego nie warto pozwalać sobie na to, aby w takich powtarzających się sytuacjach ludzie źle cię traktowali. Ponieważ jeżeli pozwalasz sobie na takie złe traktowanie, to po prostu tracisz szacunek do siebie, masz też żal do siebie, że znów dajesz sobie wejść na głowę. Dodatkowo bardzo często jesteś uwikłana w taką relację, z której nie potrafisz się wydostać i właśnie pozwalasz sobie na to, żeby te osoby, z którymi jesteś w tej uwikłanej relacji, źle cię traktowały. Może być to na przykład zła relacja z partnerem w związku, toksyczna relacja z rodzicami, którzy wykorzystują to, że wszystko dla nich robisz, albo toksyczni przyjaciele, których ty nawet nie powinnaś przyjaciółmi nazywać, którzy Cię wykorzystują, to są takie relacje, w których my tkwimy, nie potrafimy się wydostać, a jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że te osoby źle nas traktują, że nas wykorzystują, że manipulują naszymi emocjami i często sprawiają, że czujemy się dużo gorzej niż przed spotkaniem z taką osobą. A jednak jesteśmy w tej relacji z jakiegoś powodu i nie potrafimy zrezygnować z tej relacji, a więc mówimy tutaj o pewnym stopniu uwikłaniu w tej relacji, bo takie relacje zjadają Twój czas, Twoją energię, i w takich uwikłanych relacjach bardzo często nie jesteś sobą. Kiedy wchodzisz w taki związek i ten partner po prostu Cię przytłacza, pokazuje, jak powinno wyglądać Wasze wspólne życie. A ty nie masz tutaj nic do gadania. Albo sytuacja, kiedy twoi starzejący się rodzice właśnie potrzebują tej twojej pomocy, nalegają na tą pomoc i ty rzucasz wszystko, aby im pomóc, i niestety też nie potrafisz być tutaj sobą, no bo przed nimi nie potrafisz tutaj powiedzieć, że dane rzeczy ci nie pasują, że na coś się nie zgadzasz, bo po prostu jesteś bardzo uległa w takiej relacji. I niestety to bardzo często sytuacja, w której my doskonale wiemy, kto nas źle traktuje. A jednak utrzymujemy relacje z tą osobą i pozwalamy na to, aby te osoby nas poniżały. I tu warto zapamiętać, że kiedy ktoś naprawdę źle cię traktuje, to nie zasługuje ani na Twój czas, ani na Twoją troskę, ani na to, żebyś ty się przejmowała tą osobą. Po prostu musisz zrozumieć i zaakceptować, że pewne osoby są toksyczne i one na pewno będą na Ciebie źle wpływać. Takie osoby toksyczne lubią na przykład psuć ci humor, lubią sterować twoimi emocjami. Kiedy przychodzisz do nich z dużą radością, oni bardzo szybko potrafią sprawić, że ta radość znika, i pojawia się smutek, złość, rozczarowanie i inne. Emocje, których jeszcze przed chwilą nie czułaś. Dodatkowo, takie osoby mogą po prostu naturalnie zachowywać się w taki sposób, że cię poniżają, że podcinają ci skrzydła, bo dla nich jest to coś normalnego. Takie osoby w relacji z tobą, ale też z innymi osobami, zachowują się dokładnie w taki sposób, bo takie po prostu są. To są osoby toksyczne. I w relacji z taką osobą toksyczną, bez względu na to, jak mocno się starasz, to ty i tak nie spełnisz oczekiwań tej osoby. I tak ta osoba może być z ciebie niezadowolona, może na ciebie narzekać i bez względu na to, jak mocno ty się starasz, jak mocno dajesz serce tutaj na dłoni tej osobie, to ona i tak tego nie doceni. I musisz to zapamiętać i zrozumieć, ponieważ tylko wtedy będziesz mogła wydostać się z takiej uwikłanej relacji, bo zdasz sobie sprawę, że bez względu na to, co zrobisz, i tak nie zadowolisz tych osób. Bez względu na to, co zrobisz i jak mocno będziesz się starać, te osoby i tak mogą cię źle traktować, ponieważ przyczyna tego złego traktowania nie leży w tobie i w twoim zachowaniu i w twoich wyborach, tylko to jest coś, co leży w nich, leży w ich psychice, leży w ich sposobie patrzenia na świat i leży w tym, że są to po prostu osoby toksyczne, które w taki sposób funkcjonują. I bardzo częstym rozwiązaniem, żeby poradzić sobie jakoś z taką relacją toksyczną, relacją, w którą jesteś uwikłana, ale z osobą, która bardzo źle cię traktuje, to po prostu są takie dwie drogi na rozwiązanie. Albo ty utniesz relacje lub ograniczysz te relacje do maksymalnych tutaj możliwości, czyli ograniczysz tak te relacje, że będą one najrzadsze, jak to tylko jest z twojego punktu widzenia możliwe. Albo pójdziesz inną drogą, drugą drogą, i skonfrontujesz się z taką osobą. I tu warto się zastanowić, czy ty jesteś gotowa na taką konfrontację. I zastanów się, doskonale już wiesz, bo to było pytanie pierwsze, to łatwiejsze, kto jest taką osobą, która cię krzywdzi, która źle cię traktuje. I zastanów się, czy potrafiłabyś takiej osobie w oczy powiedzieć coś takiego. Czemu to robisz? Czemu odzywasz się do mnie w taki sposób? Nie podoba mi się to i się na to nie godzę. Chcę, abyś to wiedział, ponieważ jeżeli będziesz się tak zachowywał, to niestety nasze relacje mogą się zakończyć. Czy jesteś gotowa na taką konfrontację? Bo trzeba pamiętać, że konfrontacja jest często bardzo trudna emocjonalnie. Tak jak mówiłem, wynika to z naszego wychowania, z tego w jaki sposób tutaj my patrzymy na budowanie relacji, i bardzo często konfrontacja jest dla nas dużo trudniejsza niż ucięcie kontaktów lub ograniczenie kontaktów, że my często nie potrafimy powiedzieć komuś w oczy, ponieważ mamy takie wrażenie, że nawet jak powiemy komuś tą prawdę w oczy, kiedy powiemy to, co czujemy, to boimy się tego, jak ta osoba zareaguje. I na przykład boimy się często Takiej reakcji na tą konfrontację, że ty mówisz o swoich emocjach, mówisz, że coś ci nie pasuje, a ta osoba odpowiada ci coś takiego. No, ja nie wiem, o co ci chodzi. Znów sobie coś ubzdurałaś, pewnie się jakiś głupot nasłuchałaś, albo ktoś ci głupot nagadał. Czyli ty dajesz tu tak dużo z siebie emocjonalnie właśnie w tej konfrontacji, natomiast druga osoba bardzo szybko to zbywa. I dlatego my takich konfrontacji nie lubimy. Nie lubimy, ponieważ boimy się tego, co powie ta druga osoba, boimy się jej reakcji i dlatego. Wielu z nas na taką konfrontację po prostu nie jest gotowa. Tu więc masz dwie drogi w sytuacji, kiedy ktoś źle cię traktuje, i pierwszą będzie ta konfrontacja. Jeżeli masz odwagę i możliwość powiedzieć komuś wprost, że nie podoba ci się traktowanie tej osoby, że nie podoba ci się, jak ona się do ciebie odzywa, jak się zachowuje, no to to zrób. Ale nie każdy jest gotowy na konfrontację, i osoby, które na konfrontację nie są gotowe, po prostu muszą ograniczyć kontakty z tymi osobami, które ich krzywdzą, które ich źle traktują, albo jeżeli nawet są na to gotowe, powinni całkowicie uciąć te kontakty, ponieważ powinni zadbać o siebie. I tutaj najważniejsze, żeby zapamiętać, jeżeli żyjesz ciągle w takim poczuciu, że ktoś cię źle traktuje, to destrukcyjnie wpływa to na Twoją psychikę. A jak to może wpłynąć na Twoją psychikę? To już trochę powiedziałem wcześniej. Masz przede wszystkim żal do siebie. Żal do siebie, że zgadzasz się na to, żeby ktoś traktował cię w taki sposób. Takie złe traktowanie przez bliskie ci osoby które pojawia się często właśnie w takich powtarzających się sytuacjach, powoduje to, że masz niskie poczucie własnej wartości, spada twoja pewność siebie, że po prostu nie wierzysz w siebie i w swoje możliwości. Bardzo często pojawia się też taka sytuacja u osób, które są traktowane źle przez kogoś bliskiego, że pojawia się taki lęk przed krytyką, że taka osoba nie robi tego, co naprawdę by chciała zrobić, ponieważ boi się, co powie ta osoba. Która jest krytykująca, która jest źle nastawiona, która źle traktuje nas w danej sytuacji, a więc nie robimy tego, co chcemy, bo boimy się tej krytyki. I pamiętaj, że czym dłużej sobie pozwalasz na to, żeby ktoś źle cię traktował i czym dłużej tkwisz w takiej uwikłanej, złej relacji, to tym trudniej ci się z tym zmierzyć, tym trudniej ci się wydostać, bo coraz częściej musisz udawać, że nic się nie dzieje. W takiej sytuacji próbujesz po prostu zaciskać zęby, próbujesz udawać, że te emocje nie istnieją, jednak to wszystko się gdzieś w tobie kumuluje. I to jest sytuacja bardzo dobrze znana osobom, które udają, że nic się nie stało, na przykład w relacji z rodzicami, czy w relacji z przyjaciółmi, czy w w relacje z osobami w pracy, udajesz, że nic się nie dzieje, że te osoby w porządku cię traktują, mimo tego, że czujesz się potraktowana źle, niesprawiedliwie i to się w tobie kumuluje, wracasz do domu, rozmawiasz z partnerem, który nic tutaj nie zawinił, natomiast z ciebie te emocje wychodzą, wychodzi ta frustracja i wyładowujesz się na osobie, która zupełnie na to nie zasługuje. Czyli ty te złe traktowanie przenosisz, bo ktoś źle ciebie potraktował i ty udawałaś, że nic się nie stało i przenosisz to na inną sytuację. Czy to z partnerem, czy to z dziećmi, czy z inną koleżanką, czy przyjaciółką. I chodzi tutaj o to, żeby nie przenosić tego złego zachowania. Żeby chronić się przed tym, że powtarzająca się sytuacja, w której źle ludzie cię traktują, żeby nauczyć się unikać tych sytuacji, żeby nie doprowadzać do tego, żeby ludzie wchodzili nam na głowę. Jeżeli chodzi o destrukcyjny wpływ takiego powtarzającego się złego traktowania przez inne osoby, to ma to wpływ na nasze złe samopoczucie, ponieważ jeżeli pozwalasz innym sterować swoimi emocjami, swoimi nastrojami, no to niestety oni będą na ciebie wpływać negatywnie i odbiorą ci radość nawet w takich ważnych i kluczowych momentach twojego życia. I pamiętaj, jeżeli przyzwyczaisz ludzi, że mogą źle cię traktować, i że mogą wchodzić ci na głowę, i że mogą cię po prostu nie szanować, to oni właśnie tak będą robili. Szczególnie, jeżeli jesteś w takich uwikłanych relacjach z osobami, które mają skłonność do toksycznych zachowań. I tu na koniec warto zadać sobie pytanie, czy nadal będziesz sobie pozwalać na to, aby inni źle cię traktowali, aby inni traktowali cię właśnie w taki sposób? Czy nie szkoda ci samej siebie? Tego, jak Twoja psychika reaguje na to, na te złe traktowanie i próby udawania, że wszystko jest w porządku, że Ty wcale się tym nie przejmujesz. Czy naprawdę chcesz żyć w taki sposób? I tu zastanów się, która z tych dwóch przedstawionych przeze mnie dróg będzie dla ciebie lepsza. One obie są trudne, bo bardzo trudno jest zerwać relacje z pewnymi osobami albo ograniczyć relacje z pewnymi osobami, kiedy ty nawet czujesz taki wewnętrzny przymus, że z tymi osobami musisz te relacje podtrzymywać, jednak spójrz na to z perspektywy swojej psychiki, jak to na ciebie wpływa. Z drugiej strony zastanów się, czy jesteś gotowa na konfrontację, czy twój sposób działania, twój schemat zachowania, to jak budujesz relacje, to jak jesteś wychowana po prostu, może spowodować, że jesteś gotowa na konfrontację z taką osobą, że możesz powiedzieć jej wprost, że coś ci się w jej zachowaniu nie podoba, w tym jak traktuje ciebie. Nie każdy jest gotowy na konfrontację i dla tych osób zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie próba ograniczenia kontaktów, unikania pewnych kontaktów i dbania o siebie w taki sposób, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w których powtarzalnie ktoś traktuje cię w zły sposób. Bo pamiętaj, że możesz udawać, że nic się nie dzieje, że ty jakoś zaciśniesz zęby i to przeczekasz, tylko pamiętaj, że to się gdzieś w tobie kumuluje, że ty tracisz szacunek do samej siebie, Cierpi na tym twoja pewność siebie, poczucie własnej wartości, to jak mocno boisz się krytyki takich osób. To wszystko gdzieś chodzi ci po głowie, i dlatego pamiętaj o tym, jak kolejny raz wejdziesz w, w sytuację, w której znowu ktoś cię potraktuje w zły sposób, a ty będziesz kolejny raz na siebie zła, a wręcz czasami wściekła, że da to pozwoliłaś, bo to nie jest pierwszy raz. To jest już kolejny raz. To jest taka sytuacja, kiedy umawiasz się z koleżanką, że spotkacie się na przykład w poniedziałek, wszystko ustawiasz pod te dane spotkanie, a ona do ciebie dzwoni w ostatnim momencie i kolejny raz mówi, że nie może się spotkać. Wszystko tutaj ustawiłaś pod nią, a ona jednak tutaj zmienia decyzję, wywraca Twój cały plan dnia do góry nogami i zupełnie się tym nie przejmuje. I chodzi mi tutaj o takie powtarzające się sytuacje, bo jeżeli to się starze raz, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli to się notorycznie zdarza i ty obwiniasz samą siebie, że znowu dałaś się na to nabrać, to jest sytuacja powtarzalna, z którą możesz coś zrobić. I możesz po prostu na takie kolejne spotkanie już się nie zgodzić, niech to ona zabiega o to, żeby z tobą się spotkać, a nie, że ty się starasz, wszystko pod nią ustawiasz i z tego i tak nic nie wychodzi. I właśnie takich sytuacji poszukaj, bo to pytanie pierwsze, które Ci tutaj zadałem dzisiaj, było łatwiejsze: kto traktuje Cię w zły sposób? skup się na tej osobie i zastanów się, czy możesz z nią ograniczyć kontakt, albo czy możesz jej wprost powiedzieć, że nie podoba ci się jej zachowanie. Bo często pytanie drugie, czyli dlaczego ta osoba cię tak traktuje, pozostanie pytaniem bez odpowiedzi, bo ty możesz do końca nie wiedzieć, dlaczego jesteś traktowana przez tę osobę właśnie w taki sposób. Natomiast zawsze będziesz świadoma tego, kto ta, tak Cię traktuje i kto w powtarzalny sposób źle Cię traktuje i dzięki temu możesz takich sytuacji i takich osób unikać i tego po prostu trzeba się nauczyć.